Piosenkarka Majka Jeżowska na kampusie Platformy Obywatelskiej, proszę Państwa, kpi z miasta, w którym się urodziła. Mówiąc tak, Nowy Sącz to zagłębie kościelno-zaściankowe. Czego jeszcze dowiedzą się młodzi ludzie od gwiazd zaproszonych przez Rafała Trzaskowskiego? O tym już teraz rozmawiam z publicystą, redaktorem naczelnym Agencji Informacyjnej Miłoszem Manasterskim, którego bardzo serdecznie witam na naszej antenie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie. No właśnie, czego dowiedzą się młodzi ludzie od tych gwiazd zapraszanych przez Trzaskowskiego? Ta lista tych gwiazd Rafała Trzaskowskiego jest rzeczywiście bardzo długa i tam te panele tematyczne też są niesłychanie rozległe od tych, o których pan wspominał, czyli takich bardzo mocno antyklerykalnych, gdzie Sławomir Nitras omówił o zrywaniu z Konkordatem, czy Majka Jeżowska skarżyła się na to, że Nowy Sącz, Małopolska jest takim miejscem, gdzie polskość, polska tradycja, również życie duchowe ciągle kwitnie. Ją to przeraża, ją to martwi i myślę, że wielu tych panelistów, a także uczestników też powinno to martwić. No, patrzymy na ten kampus przyszłości, ale pamiętajmy o tym, że jest to oczywiście duża liczba osób, które w tym uczestniczy, ale w skali kraju jest to pewna elita osób związanych bezpośrednio z Platformą Obywatelską. No i oni po prostu utrwalają swoje postawy wrogie wobec polskiej tradycji, kultury, kościoła katolickiego. Temu to służy. Panie redaktorze, ja z takiego dziennikarskiego obowiązku przyjrzałem się liście gości zaproszonych przez Platformę na to spotkanie i tak można powiedzieć, że no, domyślam się z grubsza przynajmniej, chociaż no, to też nie jest takie proste, ale co może powiedzieć główna ideolog lewicy zaproszona profesor Magdalena Środa, ale nie wiem, co mają promować goście, którzy na swoim zdjęciu profilowym pokazują fotkę ze swoją na przykład partnerką w pocałunkowym uścisku albo z kolei dwóch mężczyzn na jednym zdjęciu w podobnym homoseksualnym uścisku. No, z całym oczywiście szacunkiem do tego, jak ci państwo żyją, co robią i tak dalej, bo nikt im do tego prawa nie odbiera, ale chciałem się zastanowić i zapytać o to, co chcą promować w ten sposób politycy Platformy Obywatelskiej, no partii rzekomo chadeckiej, tak? Nie wiem, czy to ma być promocja grzechu sodomskiego, czy to w ogóle ma być propozycja dla młodzieży właśnie? Znaczy, chciałem powiedzieć, że chadecja jako Platforma Obywatelska to jest partia. To jest bardzo powierzchowna chadecja, taka chadecja, którą nawet ciężko nazwać chadecją. No, jeśli nie wprost lewicowa, prawda? No to prawda. Jeśli nie wprost lewicowa, no ja bym się odwołał tutaj do Sławomira Nitrasa, który w ubiegłym roku mówił o opiłowywaniu katolików, w tym roku nadal mówił o opiłowywaniu katolików, ale powiedział, że modli się dwa razy dziennie. Może słusznie, może powinien się modlić i częściej, natomiast pytanie zawsze jest o jakość tej modlitwy, już tak będę troszkę złośliwy, bo pamiętam, że jego kolega na przykład z Platformy Obywatelskiej, pan Myrcha, mówił o tym, że w Trzech Króli to Kacper, Melchior i Belzebub, więc no jest pytanie, do kogo się modlą, jak się modlą i co w ogóle z tego chrześcijaństwa tak naprawdę rozumieją, bo pan Nitras mówił również o tym, że dzisiaj Kościół katolicki jest opresyjny i działa przeciwko prawom człowieka. I to jest poniekąd odpowiedź na to pytanie, które pan redaktor postawił, czyli co robią te zdjęcia i co robią ci ludzie deklarujący swoją inną od większościowej, tak to nazwijmy, delikatnie orientację seksualną, no to ja już nie wiem właśnie, czy ten kościół faktycznie jest taki opresyjny, bo jak jest opresyjny, to jakim cudem w ogóle cały ten kampus może się odbywać przecież w Polsce, która jest podobno taka niedobra, nietolerancyjna. No okazuje się, że to jest jednak coś zupełnie innego i mimo wszystko ja jestem głęboko przekonany, że o wartości człowieka no, jako prelegenta chociażby, czy uczestnika takiego wydarzenia, no nie świadczą jego relacje seksualne, czy nawet małżeńskie, ale po prostu to, co ma w głowie, czym się może podzielić. Też byłbym tego ciekaw nawet bardziej niż zdjęć w pozycjach dwuznacznych, bym powiedział, jako tych, które mają nas zachęcić i zaprosić do wysłuchania tego, co mają te osoby do powiedzenia. Ale to już zostawmy, bo jest jeszcze inny, bardzo ciekawy wątek polityczny całego tego wydarzenia. Otóż Platforma Obywatelska zaprosiła na kampus takiego znanego dosyć w Polsce, zwłaszcza chyba polityka, Geja Forchowsztada, który no, swego czasu, jak pamiętamy, wyzywał Polaków świętujących Dzień Niepodległości od faszystów. To jest ten sam polityk, który po raz kolejny mówił o tym, że środki dla Polski w ramach KPO nie zostaną wypłacone, niezależnie od roli, jaką nasz kraj odgrywa no, w pomocy dla Ukrainie. Więc się zastanawiam, czy to ma być ten polityczny wizerunek i oferta dla Polaków. Czy młodzież, mówiąc krótko, no da się nabrać, bo przecież chyba ma w sobie taką naturalną jakąś skłonność do takiego czucia prawdy.
Miejmy nadzieję, że tak. Natomiast powtórzę, niezależnie od tego, że tam jest sporo osób zgromadzonych, to jest to około 1000 młodych ludzi, 1000 młodych ludzi, to jeszcze nie cała młodzież, to są specyficzne osoby wybrane, tam prowadzono staranną selekcję. Tak? Nie wpuszczano dziennikarzy, na przykład związanych z mediami prawicowymi czy mediami publicznymi również. Także to jest takie miejsce, które jest pewnego rodzaju enklawą, w którym nie ma miejsca na jakąś polemikę czy na jakieś poglądy, a i tam czasem zdarzają się wpadki, bo na przykład jednak zaatakował to jest złe słowo, ale zadał poważne pytanie prezydentowi Wrocławia, który tam przyjechał, jeden z uczestników, o obrażanie osoby niepełnosprawnej, która mieszka we Wrocławiu. Tak. Więc do końca się tego nie udaje kontrolować, ale w każdym razie organizatorzy bardzo się starają. Natomiast wracając do pana Verhofstadta, to jest ważny panel, bo w tym panelu uczestniczył również sam organizator, sam gospodarz tego, czyli Rafał Trzaskowski. No i widać, że cały ten program jest realizowany za niemieckie pieniądze i w ramach pewnej niemieckiej strategii. Bo wcześniej był na przykład też panel, gdzie uczestniczyła pani Wanda Traczyk-Stawska i ona tam podkreślała, jak to uwielbia Niemców po tym, jak nie zapłacili nam do tej pory reparacji za II wojnę światową, ale nie ma do nich żadnego żalu. Więc to jest taki przekaz ukierunkowany na to, żeby budować federację. Pan Verhofstadt powiedział wręcz, że suwerenność dzisiaj nie ma żadnego znaczenia. No być może dla tego 1000 osób w Olsztynie ta suwerenność nie ma znaczenia i może oni po prostu są gotowi nawet w dowolnym momencie zrezygnować z orła w koronie na rzecz 12 gwiazdek i biało-czerwonej flagi. Natomiast nie będzie to łatwe i co ciekawe, nawet Trzaskowski właśnie mówił, że nawet ciężko będzie z tą federalizacją podczas tego panelu. Natomiast Verhofstadt oczywiście mówi o tym, że pieniędzy nie ma i nie będzie, bo Polska jest zła w tym momencie i w ogóle kraje powinny się w związku z wojną na Ukrainie zrezygnować z suwerenności. To jest bardzo oryginalny pomysł, bo przecież ostatecznie Ukraina właśnie o suwerenność walczy. Gdyby to nie było takie ważne, to przecież Ukraińcy po prostu mogliby powiedzieć: witajcie, teraz mamy stolicę w Moskwie, a nie w Kijowie, bo właściwie czymże ta suwerenność jest. Nie wystarczyłoby walczyć. Wystarczyłoby powiedział wprost, że po prostu Polska nie ma tego rządu, którego on by sobie i cała lewicowa Europa życzyli. Wśród gości jest także ekspertka od hejtu, która pluła przecież, jak pamiętamy, na żołnierzy broniących granicy polskiej tutaj na granicy z Białorusią i granicy Unii Europejskiej też, stalinowski cenzor, działacz PPR-u. Czy właśnie takie postacie nie dają obrazu też jakiegoś tego wydarzenia, tego kampusu? Tak, ja to w ogóle nazywam, że to nie jest kampus Polska przyszłości, tylko to jest kampus Polska przeszłości, ponieważ po pierwsze te motywy sowieckie, sowietyzacji społeczeństwa, to się cały czas powtarzają i poprzez konkretne osoby, i przez wypowiedzi osób, które może z PRL-em nie mają dużo wspólnego, bo są młodsze, ale gdzieś tam przesiąkły tym PRL-em, a z drugiej strony cały czas są takie idee też przeterminowane, nieświeże idee, trochę kontrrewolucji obyczajowej z lat 60. i rewolucji dzieci kwiatów z kolei z lat 70., czyli ten pacyfizm, czyli takie rozbrojenie, nie ma granic, nie ma suwerenności. No to wszystko się już dawno nie sprawdziło, zdezaktualizowało, ale kampus Polska przeszłości cały czas to utrwala i pokazuje właśnie, że ludzie, którzy w Polsce dążą do władzy, tak naprawdę w ogóle nie zdają sobie, nie mają adekwatnej odpowiedzi na wyzwania, przed którymi faktycznie w tej chwili stoimy, tylko odgrzewają to, co w Europie Zachodniej, czy nawet w Stanach Zjednoczonych się nie sprawdziło, plus ten system sowiecki, który z tego tworzy się taki miks, który naprawdę nie jest przyszłością Polski. No tak. Oby nie był przyszłością Polski, może tak to powiem. Widać to jest absolutnie przeszłość. Widać ewidentnie to po tym i od tego momentu, kiedy Platforma Obywatelska weszła do tej samej rzeki, co z postkomunistami po prostu. Ale zastanawiające może być również to, po co w ogóle Platformie ta inicjatywa, no bo zaproszenie przyjął i Szymon Hołownia, i Kosiniak-Kamysz z PSL-u. Więc co to ma być? To jest jakiś pomysł na to, że łączymy się znowu pod naszym jedynym zgranym, ale jednak szyldem Platformy Obywatelskiej? To jest takie przyzwyczajanie jednak wyborcy do myśli, że te wszystkie partie są półsuwerenne. Zresztą w praktyce tak to wygląda, że głosując na
gdyby dzisiaj były wybory, to głosując na partię wokół Platformy Obywatelskiej, tak oddajemy głos na Donalda Tuska. Być może jest tak, że faktycznie cały czas dążą do wspólnej listy w ramach jakiejś koalicji obywatelskiej. Może te listy będą dwie, zobaczymy oczywiście. Natomiast to, jak ze sobą dyskutują na kampusie Polska Przyszłości, pokazuje na pewno, że nie ma większej różnicy między tym, czy chcielibyśmy zagłosować na Szymona Hołownię, Rafała Trzaskowskiego, czy Władysława Kosiniaka-Kamysza. No właśnie, a na to chyba wyborcy Hołowni liczyli, tak szczerze mówiąc, prawda? Że to będzie nowa jakość. To miała być nowa jakość. Ja muszę nawet pochwalić, że pomysł na organizację partii, która by podejmowała szereg takich działań charytatywnych, wolontariackich, wydawał mi się bardzo ciekawy. Natomiast Była oparta na świeżej krwi, a nie starych, zgranych kartach, prawda? Tak, natomiast na poziomie politycznym natychmiast, jak wiemy, Szymon Hołownia po prostu zaczął czerpać bezpośrednio ze środowiska Platformy Obywatelskiej. No i dzisiaj to jest, podejrzewam, że podzieli jego partia los Nowoczesnej, czyli będzie to po prostu kolejna przybudówka w koalicji obywatelskiej. No tak, postawił na zgrane karty, mówiąc krótko. Na koniec jeszcze, panie redaktorze, chciałem zapytać, kto pana zdaniem wewnątrz Platformy wygra dzięki kampusowi tę rozgrywkę, powiedzmy, o przywództwo w Platformie? Rafał Trzaskowski czy Donald Tusk? Ja nie przewiduję sukcesu Rafała Trzaskowskiego, ponieważ on już przegrał pierwszy kampus, kiedy zaprosił na niego Donalda Tuska i już wówczas Donald Tusk czuł się prawdziwym gospodarzem tego wszystkiego. Rafał Trzaskowski trochę jest takim politykiem błądzącym we mgle, to znaczy ma jakichś sztabowców, którzy mu podpowiadają różne rozwiązania, a on się sam na nic nie może zdecydować, przecież on już stworzył kilka ruchów, jakiś związek zawodowy, ruch samorządowców, to wszystko gdzieś tam powstaje, potem znika. No a Donald Tusk, no cóż, no jest umocowany ciągle politycznie za granicą. Popiera go, jak wiemy, w dążeniach Komisja Europejska do tego, żeby został premierem. No czeka, aż zostanie, no właśnie. Czeka, pani Ursula von der Leyen czeka. I myślę, że po prostu póki Platforma Obywatelska nie dozna jakiejś naprawdę potężnej klęski w wyborach, rządy Donalda Tuska nie będą kwestionowane przez nikogo. Bardzo panu dziękuję za znaleziony czas i za komentarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrego popołudnia. Publicysta, redaktor naczelny Agencji Informacyjnej Miłosz Manasterski był gościem Wielkopolskiego Popołudnia za Dniem Poznań.